Także, no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że uważam to za wizytę nieudaną. I nawet w jakiś sposób sobie wyobraziłam zatarg Miłosza z Herbertem, bo przy takiej gwałtowności różne rzeczy mogły się okazać. I nawet dosyć szczegółowo znam przebieg tej wizyty, ponieważ państwo Carpenterowie, którzy tłumaczyli moje dwa tomy, które się ukazały w Stanach, byli... Właśnie u nich się to rozgrywało. To była kolacja u państwa Carpenterów w Kalifornii, zanim ona się przeniosła na północ do innego uniwersytetu. Ona wyraźnie zaprzecza temu, jakoby Miłosz powiedział coś takiego o przynależności do Związku Radzieckiego. Co jest już takim nonsensem, że włożyć to akurat Miłoszowi w usta, który jest człowiekiem tak mądrym i tak znakomicie zorientowanym. No to było po prostu zła wola, no, wściekłość, no, coś takiego. No, jeśli chodzi o Miłosza, to ja myślę, że to były stosunki bardzo bliskie. Znam te listy Miłosza i Herberta, bo one wyszły. I tam jest taki strasznie uniżony ton Herberta, który mi się właśnie nie spodobało, bo można kogoś uważać za mistrza, ale on miał już takie prawo do pewnego równouprawnienia. Niewątpliwie. On tymczasem jakoś tak schlebiał. Natomiast bardzo mi się podobał i zaskoczył mnie stosunek Miłosza do Herberta, który miał do niego stosunek po prostu uczuciowo-miłosny. To było po prostu, on go był tak szczęśliwy, że spotkał zdolnego poetę, że może go poprzeć, że może się z nim zaprzyjaźnić i prowadzić z nim na pewno ciekawe rozmowy, bo te dwie osoby na pewno ciekawie ze sobą rozmawiały. Nie mówię, że ciekawie pewno popijały, ale to już inna sprawa, inna sobie zupełnie nie obchodzi.